Gospodarstwa rolnicze, które polegają na dochodach z produkcji zbóż, napotkały trudności finansowe, gdy ceny spadają poniżej poziomu opłacalności. Eksport jest ograniczony z powodu protekcjonistycznych polityk handlowych lub konkurencji z innymi krajami. Jeśli produkcja zbóż przekracza zdolność do absorbowania tych produktów, zbiera się nadwyżka. W rezultacie nadmiar zbóż zalega na rynku krajowym. Ceny skupu pszenicy spadły do najniższego poziomu od półtora roku. Cena pszenicy wynosi 600 zł, jęczmienia 500, a pszenżyta 400 i żyta 300. Aby zażegnać zbożowy kryzys, który rujnował wizerunek rządzącej partii, Jarosław Kaczyński obiecał rolnikom dopłaty do ceny gwarantowanej. Jednak dotychczasowe stawki nie zachęciły rolników do sprzedaży ziarna i jednocześnie opróżnienia magazynów. W przypadku Polski system dopłat rolnych opiera się na funduszach rolniczych, które są zasilane głównie przez budżet państwa. Oznacza to, że część podatków płaconych przez obywateli, w tym zarówno podatki dochodowe, podatki VAT, jak i inne opłaty, są przeznaczone na wsparcie rolnictwa poprzez system dopłat. Chcemy to nagłaśniać, ponieważ jako podatnicy poniesiemy wysokie koszty organizowanego przez rząd systemu dopłat do cen gwarantowanych. Po zbiorach nadchodzi nieunikniona katastrofa, ponieważ produkcja nowego ziarna jest najdroższa w historii. Koszty nawozów i wszystkich innych środków wzrosły. Ludzie po zakończeniu żniw będą musieli spłacić te wydatki. Jednak skąd mają wziąć środki na spłatę, jeśli na każdym hektarze będą musieli dokładać? Sytuacja ta nie przyniesie żadnego zysku, a nawet nie pozwoli na osiągnięcie zerowego salda finansowego. Do hektara trzeba byłoby dopłacić 6 tysięcy złotych, żeby to było dobrze zrobione. Wydajność przy dzisiejszej cenie pszenicy musiałaby wynieść 10 ton z hektara, a to niemożliwe. Priorytet całego ministerstwa dotyczy tego, aby zachęcić rolników do wywożenia zboża z silosów, magazynów do skupów zbóż, a następnie z tych skupów dalej. Tymczasem minister Telus przyznał w polskim radiu, że zboże z Ukrainy wjeżdża nadal do Polski, ale na podstawie kontraktów podpisanych przed 15 kwietnia 2023 roku, zanim weszło w życie rozporządzenie wstrzymujące import zboża z Ukrainy. Dwa dni temu po sygnale od rolników z województwa lubelskiego o przeładunku zboża ukraińskiego w Chełmie, jeden z posłów próbował ustalić, czy przeładunek odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdźcie sami. 23 maja, Chełm. Trwa przeładunek pszenicy z wagonów. Bez plomb, bez uczestnictwa osób odpowiedzialnych za tranzyt. Po sygnale od rolników, że na rampie Brzeskiej trwa przeładunek zboża ukraińskiego, poseł Konfederacji Michał Urbaniak zadzwonił do Krajowej Administracji Skarbowej w celu wyjaśnienia, co się tam dzieje. Nie otrzymał jednoznacznej informacji, ale przeładunek się zatrzymał. Proszę pana, ja tam widzę, że tam jest kukurydza, prawda? Tak. Tu są zboże. Proszę pana, mieliśmy sygnał rano, że było przeładowywane, prawda, czy nie? Ale widzi pan, że coś robimy? Nie, ale było rano przeładowywane. Od przedstawiciela firmy przeładunkowej dostaliśmy informację, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ale najpierw twierdził... To jedzie tranzytem do portów w Szczecinie. Po czym wycofał się z tych słów i... Nie ma kas tutaj na miejscu, trwa przeładunek tranzytu. Tak? Nie, to jest przeładunek. Ale jak rozumiem, to jest ziarno, które jest tranzytowane, ma być tranzytowane, tak? To jest fakt. Nie, to ziarno zostało wprowadzone na rynek polski. Dlaczego jest tak, że w telewizjach obserwujemy trzy tiry, które konwojują polskie służby celne, a tutaj cały wagon zboża może być przeładowywany bez jakiejkolwiek kontroli, bez plomb, bez tego, do czego zobowiązało się państwo polskie? Kto nad tym panuje? To KAS dopuścił. I jest jakby, jest, to działa w tej momencie na takim oświadczeniu klienta. To zboże stało prawie dwa miesiące tutaj na granicy i ma być wywiezione. Po prostu chodzi o to, żeby opróżnić stację, bo inne towary nie mogą wjeżdżać. Nie chodzi tutaj o zboże, tylko o inne towary, które są transportowane. Jeśli to zboże wjechało legalnie do Polski 28 marca, to dlaczego czekało aż tyle miesięcy pod plandeką, gdzie raz się grzało, raz się chłodziło, raz było wilgotne, raz było suche? Zwierzęta dziko żyjące mają dostęp do tego materiału. Nie, nie ma. Jaki sposób? Podkrywane jest. Ale właśnie, bo mieliśmy to przyodmywać, właśnie chłopaki, zakrywamy już to. Cała ta sytuacja doprowadza do tego, że ceny zboża wciąż spadają, a nasi rolnicy nie są w stanie wywieźć swojego zboża, ponieważ wypiera je transport zboża ukraińskiego. I czy rację miał Jarosław Kaczyński, który miał powiedzieć ministrowi Ardanowskiemu o tym, że rolnicy są pazerni, da się im kilka złotych przed wyborami i zapomną. Zapomną lub nie. Ja uważam, że rolnicy pokażą jeszcze charakter i wyjdą na ulicę ostro zaprotestować przeciwko tym niegodziwym rządom. Rolnicy mają powody, by czuć się poszkodowani. Duża część ukraińskich zbiorów zboża została przekierowana na tory,
a wszystkie taryfy i kontyngenty do Unii Europejskiej zostały zniesione, aby zapewnić, że zboże nie zostanie uwięzione i nie zmarnuje się. Należy dołożyć więcej starań, aby zboże mogło wyjechać z Ukrainy oraz z Rumunii, Polski i Bułgarii. I to do miejsc, którego potrzebują, czyli do regionów o wysokim stopniu braku bezpieczeństwa żywnościowego. Nie powinno być ono zrzucane na lokalne rynki, ani podawane świniom i krowom. Komisja Europejska powinna wskazać Polsce, która pełni rolę korytarza solidarnościowego dla Ukrainy, miejsca docelowe dla zboża, takie jak porty, które będą miały zarezerwowany czas i miejsce na odbiór oraz załadunek statków. Dodatkowo należy określić również finalnego odbiorcę tego zboża. To decyzja Komisji Europejskiej spowodowała zwiększenie eksportu ziarna z Ukrainy. Polska wciąż próbuje poradzić sobie z nadmiarem ukraińskiego zboża, które trafiło do naszego kraju. Choć Europa zapewniała, że wesprze nas w dystrybuowaniu towarem ze wschodu, sytuacja się zmieniła. Czy Unia Europejska pomoże Polsce w sprawie wywozu nadmiaru zbóż? Czy zboża z Ukrainy trafią do Afryki, czy raczej nie? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Wszystko wydawało się ustalone i dogadane, a jednak pojawiły się niespodziewane problemy. Tą informację potwierdza również dziennikarz Jacek Makowski na TikToku. W tę piękną niedzielę niestety niedobre informacje płyną z Unii Europejskiej dla Polaków, a szczególnie dla polskich rolników. Unia Europejska nie sfinansuje przekazania nadmiaru polskiego zboża do Afryki w ramach programu żywnościowego ONZ. Nadmiar zboża zgromadzony w magazynach w Polsce nie zostanie przekazany do Afryki w ramach operacji finansowanej przez Unię Europejską. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził tę informację podczas rozmowy z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon. Bruksela nie przewiduje przekazania środków finansowych na taką operację. Według informacji uzyskanych przez brukselską korespondentkę RMF FM okazało się, że jedna z możliwości rozwiązania problemu nadmiaru zboża zgromadzonego w polskich magazynach, czyli przekazania go poprzez Światowy Program Żywnościowy ONZ do ubogich krajów Afryki, nie zostanie zrealizowana. Komisja Europejska ostatecznie zdecydowała się nie sfinansować takiej operacji, uzasadniając to wysokimi kosztami transportu i dystrybucji zboża w biednych krajach afrykańskich. Według Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza, koszty związane z wywozem 200 tysięcy ton pszenicy wyniosłyby około 150 milionów dolarów. Komisja Europejska doszła do wniosku, że jest bardziej opłacalne udzielać wsparcia finansowego na miejscu. Wojciechowski podkreślił, że oczywiście każdy kraj może samodzielnie przekazać zboże w ramach Światowego Programu Żywnościowego, jednak z perspektywy Komisji Europejskiej jest to nieopłacalne ekonomicznie. Unia Europejska ma określone priorytety finansowe, które obejmują różne obszary, takie jak rozwój regionalny, innowacje czy ochrona środowiska. W przypadku nadmiaru zbóż przekazywanie go na pomoc zagraniczną może nie znajdować się w ścisłym kręgu priorytetowych działań Unii Europejskiej. Decyzja o nieprzekazaniu zboża do Afryki może wpływać na kraje, które mogłyby skorzystać z takiej pomocy. Krajom afrykańskim, które borykają się z niedoborem żywności, przekazanie nadmiaru zboża mogłoby przynieść ulgę i pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Oto co mówili rządzący politycy na ten temat. Minister rolnictwa Robert Telus wypowiedź z 19 maja. Ponad 40% zboża, które w ostatnich miesiącach zalegało w magazynach rolników, zostało już wywiezione z kraju. Obecny minister dodał również to, że Unia Europejska dostrzegła problem z ukraińskim zbożem i to jest nasz wspólny sukces. To duży sukces, sukces Polski i sukces polskich rolników. Natomiast premier Mateusz Morawiecki 28 kwietnia powiedział: właśnie sfinalizowaliśmy uzgodnienia z Unią Europejską dotyczące zakazu importu tych produktów rolnych, które przede wszystkim doprowadziły do destabilizacji na rynku polskim. Chodzi przede wszystkim o zboża i kukurydzę. Portal Farmer.pl był jednym z pierwszych mediów, które uzyskało informacje na temat ilości zboża technicznego importowanego do Polski. Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy dane od Krajowej Administracji Skarbowej przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
które wskazywały, że w roku 2022 do Polski dotarło 93 tysiące ton zbóż z Ukrainy, zadeklarowanych jako techniczne. Stanowiło to około 3,8% ogólnego importu zbóż z Ukrainy, który wyniósł 2,45 miliona ton. Brak możliwości przekazania nadmiaru zbóż do Afryki oznacza, że zgromadzone zapasy będą nadal przechowywane w magazynach w Polsce. Jest to niekorzystne dla polskich producentów rolnych, którzy mogą napotykać problemy z magazynowaniem i utrzymaniem tych nadwyżek. Decyzja Unii Europejskiej o braku finansowania operacji przekazania nadmiaru zboża ma swoje przyczyny i skutki. Priorytety finansowe Unii Europejskiej oraz preferencje dotyczące innych form wsparcia mogą wpływać na takie decyzje. Niestety brak wsparcia finansowego może prowadzić do dalszego zmagazynowania nadmiarów. A przypomnijmy, że do żniw coraz bliżej. Nadmiar zboża na rynkach w Polsce, Rumunii i Bułgarii pokazuje, że dzisiejszy kryzys związany z cenami żywności nie jest i nigdy nie był rezultatem jej niedoboru. Przyczyną problemu jest niewłaściwa dystrybucja i dysfunkcyjne rynki. Dobrze, że temat zyskał ogólnopolski zasięg i podejmują go wszystkie media, ale sprawa była znana już od ponad roku. Na horyzoncie pojawia się kolejny problem. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu z Ukrainy, pszenicy, kukurydzy, rzepaku itd. będzie stosowane tylko do 5 czerwca 2023 roku. Dzień później handel rolniczymi towarami z Ukrainą prawdopodobnie zostanie ponownie uwolniony. W czwartek Rada Unii Europejskiej wykonała pierwszy krok. Zagłosowała za rozporządzeniem, które przedłuża zawieszenie wszystkich ceł, kontyngentów i środków ochrony do czerwca 2024 roku. Dajcie znać w komentarzu, czy wasi znajomi rolnicy sprzedają swoje zboże po takich cenach, czy nadal czekają. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!